Tylko jedno miejsce oferuje tak ogromny wybór sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Sklepy Ski Team to również bogata oferta modnej odzieży najsłynniejszych marek świata. To tutaj spotkasz profesjonalny personel i prawdziwych miłośników jazdy na nartach. Największy wybór i najlepsze ceny sprzętu. Ski Team. Twój ulubiony sklep narciarski i snowboardowy teraz w Twoim mieście. Z Katarzyną Oracką, finalistką konkursu Miss Polonia, spotykamy się po raz trzeci. Pierwsze spotkanie miało miejsce po jej awansie do finału. Była pełna nadziei, rozemocjonowana. Drugie spotkanie tuż przed finałem, czuć widać już było napięcia, jak jest dzisiaj, czy emocje opadły, kiedy finał już jest za nami. Przekonajmy się. Cześć Kasiu. Witam serdecznie. Witamy Cię w naszej redakcji. No to jak, emocje opadły, czy jeszcze nie? Oj. Emocje opadły, już wracam do normalności, aczkolwiek trochę czasu mi to zajęło, prawda? Prawie tydzień mija, a ja dopiero to odespałam, dopiero czuję z powrotem swoje stopy, więc pomalutku wracam do normalności, tak. Powiedz coś o samym finale, o emocjach, które tam się Ci towarzyszyły. Co tam się działo? Jak to wyglądało od kuchni? Otóż spędziłyśmy 2 tygodnie z dziewczynami w ekskluzywnym hotelu Hyatt. Wypasionym hotelu, naprawdę to był wspaniały czas. Szkoda, że tak szybko to minęło. A sam okres przed finałem, próby generalne, to zanim się obejrzałyśmy, to już tak naprawdę było po finale. W ekspresowym tempie. Najmilej wspominam lekcje chodzenia, naukę choreografii z Augustynem Egurolą, który jest przesympatycznym, wspaniałym człowiekiem. I to na pewno jest duży plus, jeżeli chodzi o cały finał. Ponadto miałyśmy zajęcia z różnego rodzaju innymi specjalistami, jak Kamila Szczawińska, top modelka, czy Witold Szmańda, który był naszym osobistym trenerem. Jesteś w pierwszej piątce, no i gratulujemy Ci, bardzo się cieszymy. Masz niedosyt czy satysfakcję? Nie, ja jak najbardziej jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam się do tej złotej piątki. Nie czuję jak najbardziej, żadnego niedosytu nie odczuwam, jestem bardzo szczęśliwa. Spełniły się moje marzenia, tak? Każda dziewczyna, która startowała w finale, marzyła o tym, żeby dostać się do top piątki, ponieważ wiązało się to z tym, że mogłyśmy założyć na siebie kreację Macieja Zienia i je zaprezentować przed publicznością. Chociaż Ty miałaś z kreacją Macieja Zienia jakieś kłopoty, o ile pamiętam, bo wszyscy telewidzowie to widzieli. Chyba nikomu to nie umknęło. Tak, zgadza się. Wybrałam sobie inną sukienkę, ale ona była przeznaczona dla innej kandydatki, a ta sukienka, którą dostałam, była za duża, o przynajmniej 2 rozmiary. I jedynie może być mi przykro z tego powodu, bo sama suknia w sobie bardzo mi się podoba, przepiękna, to jedynie mogę mieć żal i jest mi smutno z tego powodu, że nikt nie zadbał o to, żeby była dobra na mnie. Czy tak? Jakoś ją dopasować ewentualnie. Tak, była to suknia gorsetowa, która powinna być dopasowana, żeby nie spadała. I w moim interesie nie było pokazywanie przed całą Polską jednak gołego biustu, prawda? Cały czas się stresowałam, że jednak będzie go widać i myślę, że to troszeczkę było widać jednak, prawda? Tak, czy to jakoś jednak trochę Ci utrudniało, tak? Zachowanie zdecydowanie, bo musiałam się cały czas uśmiechać, prawda? Chciałam się jak najlepiej zaprezentować, jeszcze odpowiedzieć na pytania. Ja cały czas się denerwowałam, trzeba by na pewno. Aha, i tylko taki odruch, czyli będę musiała łapać sukienki za chwilę. Myślę, że kamera złapała i pokazała to. Moment taki był, tak? Tak, w odpowiednim momencie, tak. A relacje między kandydatkami? Relacje były różne, no wiadomo, że jednych się lubi bardziej, drugich się lubi mniej, ale ogólnie nie mogę powiedzieć złego słowa na dziewczyny. Duża część z nich są to naprawdę wspaniałe dziewczyny i na przykład tutaj mogę wspomnieć o pytaniu, które dostałam na finale, które mnie totalnie zaskoczyło, bo jaka cecha mnie wyróżnia na tle innych kandydatek, no. Przyznam się szczerze, że pytanie mnie totalnie rozwaliło, powaliło na kolana, nie wiem, ponieważ ciężko by było oceniać siebie samą na tle innych dziewczyn, z którymi spędziłyśmy 2 tygodnie. Były różne sytuacje, prawda? Wiadomo, w ekstremalnych sytuacjach to wychodzą różne emocje, i pozytywne, i negatywne. Dlatego też wiadomo, że na pewno by się coś znalazło, co mogłabym powiedzieć, ale byłoby to nie taktem i
prostu jako dobrze wychowana i skromna dziewczyna. W moim odczuciu byłoby to nie fair, gdybym powiedziała coś takiego, co by mnie dobrze, w dobrym świetle postawiło i zareklamowało, a inne dziewczyny by jednak tak w jakiś sposób zdyskredytowało. Czy jeśli chodzi o twoje życiowe cele po tym finale, coś się zmieniło? Nie, jeżeli chodzi o moje życiowe cele, nic się nie zmieniło. Myślę, że jako osoba również się nie zmieniłam, przynajmniej tak otoczenie mi odbiera, mówią, że jestem tą samą Kasią i żadna woda sodowa do głowy mi nie uderzyła. Cały czas w dalszym ciągu wyznaję te same wartości i te same priorytety. Nadal planuję być prawnikiem, a jedynie być może po prostu troszeczkę jeszcze bardziej ubarwię to swoje życie. Tak, urozmaicę. Z tego miejsca chciałabym wszystkim, którzy przyczynili się do mojego sukcesu, bardzo serdecznie podziękować, ponieważ wszyscy spisali się super, na medal, naprawdę. Bardzo dziękuję. I chciałabym jeszcze tylko coś dodać. Chciałabym tylko dodać na koniec, że jestem bardzo dumna ze swoich bliskich i znajomych i nieznajomych, ponieważ zachowywali się w sposób kulturalny, dopingowali mnie w sposób grzeczny, nie obrażając innych kandydatek, a to jest bardzo ważne. I wystawili dobre świadectwo nie tylko samym sobie, ale również i mi. I za to jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. To było bardzo ważne, żeby zachować się jednak kulturalnie i na poziomie, nie obrażając innych. Dziękuję bardzo.